W tym roku mija 82. rocznica śmierci bohaterskiego obrońcy Tarnobrzega Józefa Sarny. Przedstawiciele miasta i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oddali mu hołd na cmentarzu wojennym, a następnie przy pomniku upamiętniającym śmierć bohatera września 1939 roku. Józef Sarna był porucznikiem rezerwy piechoty Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 roku w walkach pod Tarnobrzegiem dowodził chówcem przysposobienia wojskowego i tarnobrzeskimi harcerzami. Do końca bronił przeprawy Wiślanej na Skalnej Górze. Zginął 13 września, przelewając krew na nadwiślańskiej skarpie. Te wydarzenia przypomniał pułkownik Józef Dąbrowski. On stąd, tutaj były stanowiska ogniowe. Z ciężkiego karabinu maszynowego pruł ogniem, tutaj wstrzymywał Niemców. O tutaj? Tutaj. To jest miejsce, gdzie on zginął. Tutaj były okopy. Mieszkańcy w tym 1939 roku, w tym dniu, bo to była godzina 9, jak on zginął od bomby samolotu, od łapków. No i później, no, Niemcy już weszli do Tarnobrzega, a mieszkańcy tutaj, ci, którzy byli tutaj, no weszli tutaj na to pole walki. Szukają, znaleźli dwóch żołnierzy zabitych, szukają porucznika Sarny. Znaleźli go w okopie, nieżywy już. Patrzą się, co się stało, że nie żyje. Lewy policzek miał czarny. I gdzieś tam znaleźli też przestrzelinę tutaj od odłamka. Od bomby. Bomba wybuchła, odłamek. No i zabrali go, zaopiekowali się nim. Trupem już. Weszli Niemcy i tutaj są ciekawi, kto to bronił tutaj, że mieli takie trudności do wejścia. A jeden z tych Niemców mówi, byśmy my mieli takich żołnierzy jak ten tutaj, to byśmy wojnę wygrali. Postać bohaterskiego obrońcy w 82. rocznicę jego śmierci upamiętnili przedstawiciele miasta i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnobrzegu. Złożyli oni kwiaty i zapalili zniczem, najpierw na grobie Sarny, później przy jego pomniku na osiedlu przy Wiśle. Jak powiedział prezydent, pomnik ten podzieli losy pomnika Jędrusiów, stojącego na placu Tysiąclecia. Przejdzie renowację. Jego remont już się rozpoczął. IPN finansuje całość tego zadania. Czyszczenie samego kamienia, wymiana tablicy, wymiana tych oto gazonów. Natomiast miasto bierze na siebie przygotowanie otoczenia, tak żeby to miejsce wyglądało godnie. To już kolejny pomnik, który dzięki wsparciu IPN-u w Tarnobrzegu będziemy remontowali. Bardzo się cieszę, że IPN w jaki sposób wyszedł naprzeciw też naszym miejskim potrzebom. Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie z Instytutem Pamięci Narodowej. Od czasu do czasu jedziemy do Warszawy po to, żeby po kolejne pieniądze się ubiegać. I mam nadzieję, że przy kolejnej transzy, przy kolejnych informacjach będę miał szansę powiedzenia o kolejnych miejscach w Tarnobrzegu, które chciałbym, żeby z właśnie pieniędzy IPN-u były wyremontowane, odnowione. Jednym z takich miejsc miałby być cmentarz wojenny.